O, siemano moje morduchny, eee, to miałem powiedzieć Kilka dni temu przyszła do mnie paczucha, ze względu na to, że nie było mnie w domu, później szkolenia, itd itp, nie miałem czasu, już to mogliście zauważyć, ponieważ praktycznie nic się na kanale nie działo. Przyszła do mnie paczka eee, z Cards Planet. Eee, tak jak obiecałem, już są, co niektórzy co śledzą mój profil na Facebooku czy na fanpage'u wiedzą, że zakupiłem sobie puszki ale dostałem jeszcze w gratisie coś i co się potem okazało, skontaktowałem się z Cards Planet i doszliśmy do porozumienia, że zrobimy konkurs zrobimy konkurs, jest ku temu zarąbista okazja, ponieważ jak wczoraj już wszyscy pewnie wiedzą, Juventus jest drugim finalistą Champions League, a więc mamy świetny finał Barcelona Juve, który odbędzie się bodajże 6 czerwca, ale mogę się mylić. I w związku z tym właśnie będzie organizowany przeze mnie za pośrednictwem mnie właściwie, tylko organizowany przez Cars Planet za moim pośrednictwem, czy jakoś tak. Konkurs. Co będzie nagrodą, to zaraz zobaczycie. A co w środku now? Nie jest to żadna tajemnica, paczka już otworzona, żeby nie tracić zbędnego czasu na jej rozfoliowywanie. Był tu też adres, nie chciałbym zdradzać wszystkiego. A więc tak, może najpierw to co będzie przedmiotem unboxingu. Zrobiłem ankietę. Tu jest oczywiście mała puszeczka. Dlaczego zakupiłem? W... Wiadomo jaka limitka jest tam w środku. W każdej puszce jest ta sama limitka, jest to limitka Pirlo. Niestety w 99,9 puszkach ten pirlo jest uszkodzony. A zakupiłem ją z tego względu, że po pierwsze nie było na kanale, a powinno być, bo jak otwieramy wszystko to, to też powinno być. A po drugie trochę łudzę się, że jednak ta limitka będzie mimo wszystko będzie w tej jednej e, 10% ok. No dlatego, dlatego zakupiłem Cholernie drogie te puszki powiem wam szczerze mam nadzieję jak w Polsce widzą, że będą normalne ceny Bo te niemieckie jak możecie zauważyć Nie wiem czy to tutaj mi sfokusuje Sfokusowało 9 euro moi drodzy eee, Taka puszka to jest 36 zł na, na Polskę gdzie w updatecie kosztowały 22 zł Skąd taka różnica? Nie wiem No i druga oczywiście to co mogliście już też usepka e, ten zauważyć bo też <grym> zakupił puchy e, no i ta kosztuje 13 euro to jeszcze, jeszcze więcej co nie ma w tej puszce dwóch trzech limitek tak jak to miało miejsce w Champions League tylko jest jedna karta limitowana i w dodatku jest 8 8 paczek tylko więc no drogi szpas zrobili, e, zrobiło pani Ni w tych Niemczech Fajna, ale ładna ta puszka jest, powiem wam szczerze, mi się bardzo podoba. Sorry za obraz, bo kręci już nocka praktycznie na dworze i trochę może mrużyć, nie chciało mi się światło palić, bo ten obraz by był jeszcze taki sztuczny. Osiem saszetek, ale tu jest świetna limitka i jest ona w stanie idealnym, hmm, także to też zobaczycie na, na kanale, też wszędzie jest taka sama. Ci, co widzieli w filmie to to zaskoczenia nie będzie. E, no dobra, no i to by były te dwie puchy. Nic więcej na, do unboxingów nie zakupiłem, ponieważ nie kupuję już tych niemieckich, zastanawiałem się jeszcze nad boksem, ale boksa otworzymy na mały jubileusz na raz na live. Już niebawem jaki to będzie jubileusz, to się dowiecie. A konkurs. Konkurs będzie polegał moi drodzy na tym, że pod tym filmem będziecie musieli ci co chcą oczywiście będę dotyczył tylko i wyłącznie tych ludzi którzy subskrybują mój kanał oraz lajkują zarówno mój fanpage oraz fanpage czy stronę od Cards Planet i będzie on dotyczył pff, nic szczególnego już wiele takich konkursów było nie będziemy tutaj nic wymyślać w wyniku tak w wyniku pomiędzy Barceloną a a a a a, a, a <noise> jeszcze nie wierzę <noise> a Juventusem. Podać brameczki e, jakie padną i strzelców. Nic trudnego, może ktoś będzie miał farta, mam nadzieję, że że tak, bo tu właściwie tylko farta trzeba mieć, żadnych umiejętności. Nagrody e, nagrodami będą moi drodzy E, trzy znaczy trzy nagrody nie będzie ja ze względu na to że nie mam czasu przeglądać tego wszystkiego ten tego że przelecimy będzie jedna nagroda jeden zwycięzca będzie e, jeszcze sekundkę tylko coś wezmę Sek sekundę jestem jestem tylko muszę zapomniałem wziąć jednej nagrody Już pewnie wiecie o co chodzi Momentos, rentos. Już jestem, moi kochani widzowie, tak, i zrobimy w ten sposób, że pierwszą nagrodą ufundowaną przez Cards Planet będzie ten oto blister z Road to Euro, blister z limitką e, Pukiego, jak się nie mylę, chyba to jest Puki. Taki blisterek jest ciekawostką z tego względu, że one kosztują naprawdę, są w cenie. 30 zł takie blisterki chodzą w Polsce. Jest to limitka niemiecka. W polskich blistrach czy tam puszkach tego na pewno tych limitek nie będzie. Znaczy, na pewno. Na pewno to się okaże jak wyjdzie. No, wyjdzie gdzieś koło 20, czy może troszeczkę później. No ale zobaczymy. Może nie być po prostu tej, tej limitki, także to jest pierwsza nagroda. Druga nagroda to będzie po prostu plik, taki, takie naręcze de facto e, kart, różnych kart są tutaj e, to jest nagroda ufundowana przeze mnie. Są tutaj bazówki, są tutaj karty specjalne. Możecie zobaczyć. Bam, tutaj to nie ta kubka chyba. No właśnie. <śmiech> sorry. <śmiech> sorry, 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 sorry już. To jest ta. Są fansy, są karty specjalne naprawdę. Różne, 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 różne. Takie naręcze kart. Nie będę tego po kolei pokazywał. Dostaniecie. To nie wiem ile tam tych kart jest. Nie liczyłem. Eee, oraz to też ja ufunduję. Oczywiście dla osoby, która wytypuje wynik i kto strzeli gola. Będzie to koszulka z Euro 2012. Rozmiar M. Mam nadzieję, że jak nie na Was, to na Waszego ojca będzie pasowała. No i oczywiście już sławetny szalik, oczywiście także wszystko na licencji oryginalne zapieczętowane, że to jest produkt oficjalny, produkt na, na licencji. Także koszulka, szalik oryginalny z Euro 2012, blisterek z Cards Planet oraz naręcze kart z Road to Euro. Oczywiście może się tak zdarzyć, że będzie 0.0 0, 0 do, w pierwszych 90 minutach no to wtedy właśnie co wtedy dogrywkę liczymy nie my patrzymy tylko na i wyłącznie podajemy wyniki jeżeli chodzi o regulaminowy czas gry czyli 90 ten w momencie kiedy będzie 00 też można podać, dobra, zróbmy tak, że można podać wynik 0-0 i wtedy będą brali, brały osoby yy, udział, które jeżeli ktoś podaje wynik 0-0, to podaje ktoś, czy ktoś strzela w dogrywce, czy nie, tak, żeby, żeby była jasność. Czyli podajemy wynik do 90 minut, a osoby, które chcą podać 0-0, bo oczywiście taka szansa się yy, może nadarzyć to podają jaki będzie wynik w dogrywce. Tak? No bo już wtedy no niestety ale ciężko będzie. Może być na przykład hmm, no może być w sumie może być. No nic, tak to robimy. No. Jak ktoś podaje wynik 0,0 to podaje potem wynik w dogrywce. Karnych już niestety nie liczymy. Jeżeli będą karne no to nikt nie wygrywa, zrobimy drugi konkurs jakiś, no trudno, no nic to właśnie nie kosztuje, te zasady trochę są nagięte ze względu na to, że jest jeden mecz i musi on się, musi on się zakończyć. Także myślę, że podsumowując, 0, 0, 90 minut wynik, a ci, którzy się decydują na wynik 0-0, podają kto strzela w dogrywce i wynik w dogrywce. Karnych nie podajemy. Dobra moi kochani, to tyle, zapraszam już Was na weekendowe otwieranie tych puszeczek, plus mamy jeszcze troszeczkę innych rzeczy takich zaległych, coś się tam na pewno znajdzie, także ja Wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że będziecie licznie brać udział w tym konkursie. Trzymajcie się ciepło czołem moi drodzy.